Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sprawy Gabinetu. Dzisiejszy odcinek kieruję do osób, które oczekują na zabieg operacyjny, czy też zabieg artroskopowy kontuzjowanego stawu, kontuzjowanej okolicy. Co chciałbym, żebyś wiedział z tego materiału, co jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o prawidłowy powrót do czynności dnia codziennego, czy uprawiania sportu. Będę operował troszeczkę przykładami, żeby było Wam łatwiej. Więc załóżmy, że doświadczyłeś urazu kolanowego. Powiedzmy, że było to dosyć silne skręcenie. Pojawił się obrzęk, utrata funkcji, niemożność obciążenia kończyny. Czyli takie typowe objawy związane ze stanem zapalnym pourazowym. Jeżeli miałeś zastosowane leczenie polegające na usztywnieniu danej okolicy, czyli zastosowaniu ortezy, łuski usztywniającej, czasami bywa też, że zdarza się, że jest to gips, nawet w dzisiejszych czasach, musisz wiedzieć, że po takim okresie czasu dana okolica nie będzie funkcjonowała w sposób prawidłowy. Mianowicie będzie pogorszone krążenie płynów, będzie pewnie zastój limfy w tym regionie, kończyna może być obrzęknięta, może być zaczerwieniona, może być zasiniona, pewnie będzie bolesna, także nie będzie nadawała się do normalnej funkcji. Jeżeli doświadczasz takowej sytuacji, to z dobrego serca radzę, że nie można w tym okresie poddawać się, jakby to powiedzieć, kolejnemu dużemu obciążeniu dla organizmu, który będzie na przykład zabieg artroskopowy. Jeżeli nie doprowadzisz tej kończyny do, powiedzmy to, w miarę funkcjonalności, czyli problem będziesz miał w jakichś takich czynnościach typu przysiad, typu chodzenie, stanie na jednej nodze, będzie coś trzeszczeć, coś klikać w regionie kolana, będzie utrzymywał się obrzęk, często temperatura ciała w tym miejscu jest podwyższona, to naprawdę z podjęciem decyzji o zabiegu artroskopowym ja bym osobiście się wstrzymał, dlatego że kolejna ingerencja w tym regionie, który tak już nie do końca działa prawidłowo, choruje przez kilkanaście dni czy kilka tygodni, może okazać się no niestety rozwiązaniem złym i Twój powrót do aktywności będzie znacznie wydłużony w czasie, a czasami wręcz niemożliwy, jak to niestety często u pacjentów się zdarza. Także przede wszystkim pamiętaj, dana okolica, która ma być poddana zabiegowi, musi być przygotowana. Dobre przygotowanie jest kluczem. Dany staw powinien się ruszać, powinien mieć swobodę ruchu, możliwość obciążenia, nie powinieneś odczuwać dużych dolegliwości bólowych w danym regionie. To jest klucz do szybkiego powrotu po prawidłowo przebytej operacji czy też zabiegu. Kolejną ważną rzeczą jest rola stresu. Musicie zdawać sobie sprawę, że osoby, które mają dosyć dużą komponentę, duże podłoże stresogenne w swoim życiu codziennym, bardzo ciężko się goją, bardzo często te zabiegi, które są teoretycznie bardzo proste w wykonaniu i powiedzmy to mało jest faktycznej ingerencji, powodują bardzo duże kłopoty z gojeniem danej okolicy. Dlatego, że możecie zapamiętać, że włókna autonomiczne układu nerwowego, które jak sama nazwa wskazuje, pracują troszeczkę niezależnie od naszej woli, jeżeli są w bardzo długi sposób przebodźcowywane, to Wasza pobudliwość czy Wasz sposób reakcji organizmu na dany bodziec z zewnątrz jest dużo większy niż osoby, która tego procesu nie przechodzi. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który ma taki charakter dosyć wrażliwy, jesteś nadmiernie pobudzony, dużo rzeczy Cię denerwuje, to przede wszystkim radzę, aby troszeczkę z tym stresem popracować, nauczyć się wyciszać swój organizm. Bardzo często pomaga taki trening, który nazywa się treningiem autogenem Schulza, pomaga oddychanie torem przeponowym, bardzo dobrze wpływa na poprawę krążenia, zmniejszenie napięcia ogólnego w ciele, czy też zmniejszenie napięcia w obrębie jamy brzucha. Także zapamiętaj sobie przede wszystkim, że przed taką ważną decyzją, którą jest zabieg artroskopowy, dana okolica musi się ruszać prawidłowo. Ty musisz być człowiekiem zrelaksowanym o pozytywnym podejściu, bo inaczej, proszę mi wierzyć, naprawdę zabiegi, które miały być proste i łatwe, kończą się tragicznie. Zawodnicy często nigdy nie wracają do formy sprzed zabiegu, czy jakichś takich podstawowych aktywności typu marsz, typu bieg, nie można wykonywać w sposób prawidłowy.
A musicie wiedzieć, że nie ma powrotu z tej sytuacji. Jeżeli już zostaje wprowadzony artroskop do stawu, to struktura stawu jest zmieniona do końca waszego życia. Także odbudowanie w pełni tego regionu może okazać się już niemożliwe. Dlatego bardzo proszę i uczulam, jeżeli decydujecie się na ten model leczenia, zawsze przeanalizować należy wszystkie za i przeciw przed, a że tak powiem powrót do waszego zdrowia będzie na pewno przebiegał w sposób bardziej prawidłowy. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam, Piotr Berthold.